W 1439 roku umiera władca Węgier, Albrecht Habsburg. Tymczasowo władzę przejęła jego brzemienna żona, Elżbieta, córka Zygmunta Luksemburskiego. Jednakże na Węgrzech już wtedy istniała zasada elekcyjności tronu. Większość możnych zdawała sobie sprawę, że rządy królowej wdowy wiązałyby się z długimi latami regencji, a kraj już teraz potrzebował władcy i wsparcia z zewnątrz, aby móc obronić królestwo przed zagrożeniem tureckim. Szlachta, biskup Egeru, jak i doświadczony dowódca Jan Hunyadi opowiedzieli się za królem polskim, Władysławem III. Kandydatura 15-letniego wówczas Jagiellona wyszła od biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, orędownika walk z Turkami. Węgrzy zaakceptowali propozycję, ale stawiali szereg wymagań. Zwyczajowo monarcha musiał zaakceptować prawa i przywileje obowiązujące na Węgrzech, jak i zobowiązać się do obrony królestwa przed Turkami. O przynależności terenów spornych między Polską a Węgrami, Rusi Halickiej, Podola oraz Mołdawii, miał zadecydować sąd polubowny. Spisz miał powrócić do Węgier, a Polska miała otrzymać Śląsk. Według Długosza król Władysław nie chciał opuszczać ojczyzny, jednakże biskup Oleśnicki przekonał Jagiellona do przyjęcia oferty węgierskiej. 8 marca 1440 roku w katedrze wawelskiej ogłoszono zgodę na objęcie tronu przez króla Władysława. Tymczasem wdowa po Albrechcie urodziła syna, którego nazwała Władysław, który później zyskał przydomek Pogrobowiec. Elżbieta wspierana przez Habsburgów posiadała na Węgrzech wielu stronników, rozpoczęła więc formowanie sił zbrojnych, by odeprzeć polskiego monarchę. Wykradła również koronę świętego Stefana i przy pomocy wiernego jej arcybiskupa koronowano Pogrobowca na króla Węgier. Nie przeszkodziło to jednak Jagiellonowi na wkroczenie do budy w maju 1440 roku. W lipcu nastąpiła jego koronacja, a Węgry podzieliły się na dwa stronnictwa. Narodowe, które wspierało króla Władysława mające za cel obronę przed Turkami oraz habsburskie opowiadające się za Elżbietą i prawem do tronu Władysława Pogrobowca. Kraj pogrążył się w dwuletniej wojnie domowej. Siły królewskie wspierane polskimi oddziałami stopniowo opanowywały kraj i pozyskiwały nowych stronników. Jednakże działania te przyczyniły się do ruiny skarbu królewskiego. Uniemożliwiały również rozpoczęcie walk z Turkami. Za sprawą legata papieskiego w grudniu 1442 roku zawarto ugodę między Elżbietą a Władysławem. Gdy królowa przybyła do Budy, jeszcze w tym samym miesiącu niespodziewanie zmarła. Prawdopodobnie przyczyną była zadawniona choroba, jednakże byli i tacy, którzy mówili o otruciu Elżbiety. Jej śmierć sprawiła, że wojna domowa wybuchła na nowo. Wpływy, jakie posiadał legat papieski, kardynał Cesarini, sprawiły, że rozwiązanie tego sporu odłożono na dalszy plan, a skupiono się na krucjacie przeciw Turkom. Miała ona wzmocnić autorytet papieża Eugeniusza IV, nadszarpnięty przez Sobór Bazylejski. Okoliczności również były sprzyjające, gdyż tylko w jednym roku Jan Hunyadi odparł 3 wyprawy osmańskie. 1 stycznia 1443 roku papież wydał bullę, w której wzywał chrześcijan do wzięcia udziału w wojnie przeciwko Turcji. Węgry, które widziały w tym szansę odepchnięcia groźnego rywala od swych granic, uchwaliły wysokie podatki i zwrócono się o wsparcie do europejskich władców. Jednakże odzew był nikły. Włoskie państwa nie doszły do porozumienia w kwestii dostarczenia floty wojennej. Król niemiecki Fryderyk III Habsburg obawiał się wzrostu potęgi węgierskiej, zgodził się jedynie na zawieszenie broni na czas krucjaty. Zbuntowana część kraju tak samo miała zaprzestać działań zbrojnych. Formalnie strona polska również nie udzieli większego wsparcia młodemu Jagiellonowi. Tymczasem emir Karamani, działając prawdopodobnie w porozumieniu z Władysławem, wystąpił przeciwko Osmanom. Sułtan Murad II został zmuszony do skierowania swych wojsk do Anatolii. Zdołał jednak pokonać przeciwnika, a emir został jego wasalem. Wkrótce też armia krzyżowców została już zebrana. Jej trzon stanowiły oddziały węgierskie i siedmiogrodzkie. Ponadto zaciągnięto na służbę czeskich najemników w sile 600 wozów bojowych, którym dowodził Jan Czapek z Sanu. Na Węgry ściągali również ochotnicy marzący o sławie i bogactwach. Polskie ugrupowanie nie było zbyt liczne. Później tłumnie dołączyły oddziały serbskie, bośniackie i wołoskie. Kardynał Cesarini liczył, że połączona armia chrześcijańska osiągnie 100 000 żołnierzy.
Jednakże wojsko krzyżowców liczyło około 25 tysięcy ludzi. Zwierzchnikiem wyprawy był król Władysław, ale faktyczne dowództwo objął Jan Hunyadi. Dunaj przekroczono na przełomie września i października 1443 roku. Rozproszone siły osmańskie nie mogły stawić oporu zorganizowanej armii chrześcijańskiej. Odbito z rąk tureckich Nisz, a Hunyadi, zebrawszy 12 tysięcy doborowej jazdy, rozbił 20-tysięczne siły tureckie. Tego dnia padło 2 tysiące nieprzyjaciół, a 4 tysiące dostało się do niewoli. Zwycięstwo podniosło morale armii Władysława, do której dołączali ochotnicy z podbitych ziem. W grudniu zdobyto Sofię, gdzie wybito ludność turecką. Pasmo sukcesów przerwała mroźna zima i obsadzenie przez Osmanów przełęczy górskich, będącymi jedynymi przejściami do Adrianopola, który to krzyżowcy planowali zdobyć. Po kilku nierozstrzygniętych bitwach postanowiono się wycofać. Chrześcijanie podczas odwrotu byli nękani przez siły tureckie. Hunyadi raz jeszcze zdołał pobić jeden z ich oddziałów, a w styczniu 1444 roku wojska króla Władysława niespodziewanie zawróciły i w wąwozie pod Kunowicą rozbiły siły wroga. Osmanowie po tej klęsce zaprzestali pościgu. Jednakże powrót chrześcijan na Węgry był okupiony wielkimi stratami, spowodowanymi przez mróz, głód i choroby. W lutym powrócono do Budy. Tak zakończyła się krucjata antyturecka. Wprawdzie nie osiągnięto zaplanowanych celów, ale ukazano, że Turcy są do pokonania, a Węgry umocniły swe wpływy w Serbii, Wołoszczyźnie i Bośni. Na fali tych wydarzeń w Albanii wybuchło antyosmańskie powstanie pod wodzą Jerzego Kastrioty zwanego Skanderbegiem. Młody Jagiellon otrzymywał liczne listy z gratulacjami od władców europejskich. Mimo sprzeciwu części węgierskich dostojników, jak i wezwań strony polskiej, by król przybył do kraju w celu rozwiązania wielu pilnych spraw, Władysław, zachęcany przez legata papieskiego, zapowiedział, że ponownie wyruszy na Turków. Rozpoczęto przygotowania do wojny, ale jednocześnie wysłano posłów do sułtana Murada II, gdzie w Adrianopolu zawarto 10-letni rozejm. Potwierdzono go w Szegedynie, a jego najważniejsze punkty mówiły o zrzeczeniu się przez Osmanów 24 posiadanych twierdz, wycofaniu się z Serbii i części Albanii, wypłacie wysokiego odszkodowania wojennego, uwolnieniu jeńców, jak i nawet wspieraniu 25-tysięcznym korpusem tureckim przyszłych wypraw króla Władysława. Sułtan zgodził się na takie warunki, gdyż musiał skierować się do Anatolii, gdzie ponownie został zaatakowany przez emira Karamani. Król jednak nie zaprzestał przygotowań wojennych i mimo wielkich korzyści wynikających z podpisanego układu już 3 dni później uznał go za nieważny. Stało się tak, gdyż Władysław dostał wiadomość, że galery papieskie i weneckie stacjonują w pobliżu cieśniny Dardanelle, zdolne do blokowania przeprawy wojskom osmańskim. Również otrzymywał zachęcające do walki listy od cesarza bizantyjskiego. Takie same rady dostawał od orędownika krucjaty antytureckiej, legata papieskiego Cezariniego, który twierdził, że przysięga dana niewiernym jest nieważna. Władysławowi udało się przeciągnąć na swoją stronę Hunyadiego, który był zwolennikiem utrzymania zawartego traktatu. Sztuka ta nie udała się z księciem Brankowiczem, który po wycofaniu się Turków powrócił do Serbii. Zebrana armia liczyła jedynie 16 tysięcy żołnierzy. W porównaniu do zeszłorocznej wyprawy brakowało licznych możnych węgierskich, jak i lekkiej jazdy serbskiej. Ponownie głównodowodzącym został Jan Hunyadi. Wyruszono we wrześniu 1444 roku, obierając inną trasę niż poprzednio. Tym razem odpuszczono zdobywanie zamków. Pod Nikopolis dołączyła 4-tysięczna armia wołoska pod wodzą Włada Diabła. Doświadczony wódz odradzał dalszy marsz, twierdząc, że posiadane siły nie pozwolą pokonać Osmanów. Jeśli zasiał jakiekolwiek wątpliwości, to legat papieski zdołał je rozwiać. Pod koniec października ruszono dalej. Wojsko mordowało i grabiło nie tylko ludność turecką. Chrześcijanie również stawali się ofiarami rzezi armii Władysława. Następnie zdobyto Szumen i Prowadię. Do tej pory nie napotkano większego oporu. Sytuacja zmieniła się, gdy zawiodła flota chrześcijańska mająca nie dopuścić do przeprawy głównych sił osmańskich. Według różnych relacji okręty sprzymierzone nie były dobrze rozmieszczone lub zostały zepchnięte przez szalejący sztorm i nie zdążyły powstrzymać Turków.
Inne źródła przekazują, że to sami Wenecjanie i Genueńczycy za ogromną sumę złota przetransportowali wrogą armię. Jeszcze inne podają, że dokonał tego cesarz bizantyjski. Siły królewskie, dowiedziawszy się o zbliżającym sułtanie, ruszyły pod Warnę, gdyż te okolice dawały większe możliwości manewru. Postanowiono stanąć do bitwy. Hunyadi, by nie dać się okrążyć wrogiej armii, rozciągnął swe siły na długości 4 kilometrów. Wielonarodowościowa armia chrześcijańska liczyła około 20 tysięcy ludzi, w tym większość stanowiła kawaleria. Naprzeciw nich stanęła armia turecka licząca około 60 tysięcy żołnierzy. 10 listopada 1444 roku rozpoczęła się bitwa pod Warną. Przez 3 godziny żadna z armii nie ruszyła do ataku. Wreszcie po gwałtownej burzy na lewym skrzydle osmańskim poderwały się ukryte do tej pory oddziały nieregularne. Jazda węgierska zdołała je odeprzeć, ale podczas walk zbliżyli się Sipahowie, którzy natarli na chrześcijan. Skrzydło złożone z Wołochów, Węgrów i krzyżowców kardynała Cesariniego nie wytrzymało ataku i rzuciło się do ucieczki. Turcy ruszyli w pościg, zabijając wielu żołnierzy króla Władysława. Sipahowie dotarli pod tabory bojowe, inni rozpoczęli rabunek. Właśnie wtedy spadła na nich ciężko zbrojna jazda dowodzona przez Jagiellona i Hunyadiego. Teraz sytuacja się odwróciła i to Osmanowie byli zmuszeni do ucieczki. Powracający na pole bitwy Wołosi ruszyli za nimi i dotarli aż do obozu tureckiego, rozpoczynając jego rabunek. W tym czasie na lewej flance jazda z Rumeli raz za razem nacierała na węgierskie oddziały. Dzięki posłanemu wsparciu udało się ich odeprzeć. Tureckie skrzydła mimo przewagi liczebnej zostały rozbite, a w szeregi całej armii wdało się w zwątpienie. Pozostało jedynie silne centrum złożone z Janczarów, którzy ufortyfikowali swe pozycje na wzgórzu. Gdy Hunyadi planował jak najkorzystniej zaatakować elitarne oddziały osmańskie, Władysław na czele nielicznego oddziału ruszył do ataku. Trudno określić jednoznacznie powody owego manewru. Być może król źle ocenił siły przeciwnika, czy zniecierpliwiony pragnął sławy dla siebie. Prowadząc ciężko zbrojną jazdę, wbił się w oddział Janczarów. Turcy zdołali otoczyć walczących rycerzy i ostatecznie wybić ich wszystkich. 20-letni król Władysław został przygnieciony przez konia, a wtedy jeden z Janczarów odciął mu głowę, którą na pice zaniesiono sułtanowi. Wszystko działo się tak szybko, że Hunyadi nie zdołał nawet wysłać wsparcia. Wieści te dodały otuchy rozbitym skrzydłom tureckim, które ponownie włączyły się do walki. Głównodowodzący wojsk chrześcijańskich jeszcze przez pewien czas stawiał opór, ale przewaga Osmanów była zbyt duża. Śmierć króla i rozbicie centrum jego armii sprawiły, że Hunyadi na czele kilkutysięcznego wojska rozpoczął odwrót. Wielu żołnierzy w panicznej ucieczce utonęło w Morzu Czarnym, czy zostało zabitych, gdy próbowali dostać się do Warny. Właśnie wtedy poniesiono największe straty. Śmierć poniósł również kardynał Cesarini, jak i wielu znaczniejszych Polaków oraz Węgrów. Łączne straty armii chrześcijańskiej mogły dochodzić do 6 tysięcy ludzi. Turcy zdobyli liczne tabory z zapasami i kosztownościami. Ich straty również były wysokie. Szacunki mówią, że mogły być nawet dwukrotnie wyższe niż armii królewskiej. Ciała Władysława nigdy nie odnaleziono, a gdy Hunyadi powrócił do kraju, pozwalano rozpuszczać plotki, że król nie poległ w walce. Miało to na celu nie dopuścić Habsburgów do objęcia korony świętego Stefana. Wraz ze śmiercią Władysława III rozpadła się Unia Polsko-Węgierska. Dla samej Polski oznaczała koniec planów o rozciągnięciu jej wpływów na Europę południowo-wschodnią. Kraj również wychodził z wojny z wielkimi długami, które król zaciągał na swoje wyprawy. Dla Węgrów, jak i samej Europy, klęska pod Warną oznaczała niemożność wypędzenia Turków z Bałkanów, którzy z czasem stali się niekwestionowaną potęgą w tym rejonie.